każda partia startuje w wyborach po to, żeby wygrać, bo jeżeli by startowała po to, żeby przegrać, to to nie ma sensu. Ładowanie gdzieś tam środków po to, żeby przegrać, więc my też startujemy po to, żeby w dwóch etapach, żeby nam się w głowach nie poprzewracało, czyli w pierwszej turze wprowadzamy prezesa do, jeżeli to będzie prezes startował, bo jeszcze decyzja nie zapadła, do drugiej tury, a w drugiej turze wygrywamy, no więc taka jest filozofia, a jak wyjdzie, no to zobaczymy. Przede wszystkim to chcemy zrobić trochę to inaczej jak Platforma, czyli nie dobierać kandydata na prezydenta po tym, czy ma wąsy, czy nie ma wąsów, tylko dobrać kandydata, który będzie realizował konstytucyjne obowiązki prezydenta wynikające z konstytucji. Konstytucja nakłada współdziałanie władz i niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce w perspektywie rządu przyszłego prezydenta, to powinien być człowiek na tyle konsyliacyjny, że mógł z każdym władzą współpracować. My za dużo czasu tracimy na takim walce wszystkich z wszystkimi. Bardzo często para idzie w gwizdek, a nie w koła. Chcielibyśmy zaproponować takiego kandydata, który spowoduje, że para pójdzie w koła, że będzie, przestaniemy walczyć wszyscy z wszystkimi, że nie będzie tego, co było jeszcze do niedawna, że byliśmy liderem przemian w Europie, a później za poprzedniego rządu no, weszliśmy do ostatniego wagoniku i wszyscy zastanawiali, jakby to Polskę odczepić, żeby mieć z nią spokój, więc chcemy skorzystać z naszych narodowych atutów i spróbować zmniejszyć dystans do tych najbogatszych krajów, bo inaczej nastąpi rozproszenie narodów. Polacy wyjadą, tym bardziej, że prezes Kaczyński chce budować, jak z tego rozumiem, 3 miliony mieszkań gdzieś tam w Tunezji, więc no, pojadą Polacy, bo tam mieszkali. Nie możemy sobie na to pozwolić.